głosy podliczone i co tam WW, co tam Maleńczuk, co tam Leszcze, drodzy Państwo. Państwa sympatię zdobył dziś istniejący od 3 miesięcy zespół z Pabianic, zespół reggae, reggae z kompa dokładnie, tak się nazywają. No ale przejdźmy do konkretów, jak te głosy się Państwa rozkładały. Genovefa i Leszcze, 13 Państwa głosów, Yellow River, 11 głosów. Wszyscy muzycy to wojownicy, tu WW, Maleńczuk i Abradab, 20 Państwa głosów. No a zespół Reggae z Kompa z piosenką o Radiu Łódź zdobyło aż 64 Państwa głosy. No i nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić do wysłuchania tej piosenki w całości. Siema, tu RZK Sound, właśnie idziemy do radia. Kręcie go, tramwaj. Widzicie to? Radio Łódź. Widzicie to, jak szalu? Jakby cię teraz tramwaj sypnął, to byś stary wylądował na pewno na jakiś tej... na Darwinach. Tum, tur, dum. Pierwsze dni naszej sławy. A, to ja się też mam czepię. Potęgę wytniemy. Nie, po audycji? Pocofane lajki z Facebooka. Został tylko my. 15 minut po godzinie 12. Ten kaszel to nie ja, to nasi goście, drodzy Państwo. Zapowiadałem, że będzie muzyczna niespodzianka. No jest, dlatego dziś troszeczkę przesuniemy zakończenie głosowania w naszym konkursie. A z nami Reggae z Kompa RZK, czyli skład Reggae z Pabianic. Michał Grabowski, Michał Pietrzak, Michał Szałecki i Krzysiek Szałecki oraz Damian Koziora, który mówić nie będzie, ale jak będą takie pstryki z tyłu, to właśnie on robi zdjęcia chłopakom. Witam serdecznie. Dzień dobry. Panowie, to w miarę nowy zespół, pabianicki zespół reggae. Gracie od kiedy? Tak nieoficjalnie od marca, tak? Nieoficjalnie od marca. Oficjalnie od 2 miesięcy, tak. Od Halloween. I jak to się stało, że postanowiliście się zebrać w kupę i tworzyć właśnie reggae, a nie na przykład jakieś popowe piosenki, które są wszędzie grane, sprzedają się ładnie płyty i tak dalej? Bo ktoś powiedział po prostu, że tego nie damy rady zrobić. Znaczy, a taki... to na ambicje was wzięli, tak? Nie, no taki żarcik w sumie. O, reggae z kompa, taki poleciał, można powiedzieć, na jakimś forum coś takiego, że reggae z komputera puszczali gdzieś tam na Dniach Pabianic. Stwierdziliśmy, że da się to zrobić, da się to zrobić fajnie i próbujemy. Tak spontanicznie, całkiem ciekawie to wychodzi jak na razie. Nam się to podoba, czerpiemy z tego przyjemność dość dużą. No właśnie, zanim porozmawiamy sobie, no to niech Państwo zobaczą, co Panowie tworzą. Piosenka o radiu. O radiu. Sława. Lecimy w radiu. To my. Wstania, czas nagrania, w autobusie przesiadania, krótkie powitania, rozgłośniowa monogamia, od śniadania aż do spania, radiomania cię ogarnia, do słuchania i wygrania, wyższa szkoła rymowania, tak, to co słyszysz, to jest Radio Łódź, tak to po 2 razy, żebyś lepiej się mógł czuć, tak, teraz sobie nuć, Radio Łódź, moim radiem Radio Łódź. Słuchaj to analogowo, słuchaj w internecie, tak to robią teraz najlepsi na świecie. Nie ma to jak kawa przy dobrej gazecie, ale w Radio Łódź info najszybsze na planecie. Tak, to słyszysz, to jest Radio Łódź. Tak, po 2 razy by się lepiej wczuć. Tak, teraz sobie to nuć, Radio Łódź, moim radiem Radio Łódź. RZK Sound leci, nowa tu wiadomość. Otwórz swój umysł oraz uwolnij podświadomość. Każdego słuchacza niech ogarnie nowa mania. Radio Łódź do słuchania i wygrywania. Tak, to co słyszysz, to jest Radio Łódź. Tak, to po 2 razy, żeby lepiej czuć. Tak, to teraz sobie to nuć. Radio Łódź, moim radiem Radio Łódź. Tak, po 2 razy, żeby lepiej czuć, moim radiem Radio Łódź, panowie. No dziękujemy serdecznie za taki piękny utwór i o programie do słuchania i wygrania, i o Radio Łódź. To zdradźcie, ile czasu zajęło wam stworzenie takiej oto piosenki. No nie możemy tego zrobić. Bo to wyjdzie bardzo nieprofesjonalnie. Ale nie, no wyszło bardzo sympatycznie, więc myślę, że to tylko na wasz plus, że to nie trwało. Powiem tak, nie trwało to ani 2 miesiące, ani 3 miesiące. No na pewno nie. Nie trwało też tydzień. No właśnie. O, i nawet prezes przyszedł uśmiechnięty, spodobało się. Będzie nagroda, tak. Trwało to kilka godzin, tak? Około 4 godzin może, coś takiego.
No to myślę, że ta piosenka częściej będzie gościć na naszej antenie, bo bardzo nam się wszystkim spodobała. No to teraz przejdźmy do waszej muzyki. Gdzie was można usłyszeć? Tworzycie od niedawna, podejrzewam, płyty jeszcze nie ma, choć wszystko na to wskazuje, że niebawem pewnie ale będzie. Ale jest teledysk. Jest teledysk. Jest teledysk. No i gdzie go można? Na YouTubie, no i na naszym profilu na Facebooku. Tak, na Facebooka też oczywiście zapraszamy. Co trzeba wpisać? Trzeba wpisać RZK Sound. RZK, tak. Reggae z kompa, tak jak już wspominałem. No ale też, jeśli ktoś nie ma dostępu do internetu na przykład, no to może się wybrać w najbliższą niedzielę do Pabianic na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Tam również można was usłyszeć, tak? Tak, można. W okolicach godziny 15. Jako pierwsi będziemy grali. Wysoko postawimy poprzeczkę resztę. No właśnie, będą mieli potem problem. Około godziny 15 reggae z kompa. Powiedzcie jeszcze jedną rzecz. Reggae z kompa, no to sama nazwa wskazuje, że nie macie na scenie żywych instrumentów, tak? Tworzycie muzykę wcześniej, gdzieś komputerowo właśnie, te pstryki to aparat. Tworzycie muzykę wcześniej, potem piszecie sobie teksty. Jak w ogóle ten wasz proces tworzenia przebiega? Bo mnie to zawsze interesowało. Siadacie sobie razem, czy jest jakiś jeden lider, który wszystko wam potem narzuca i mówi, będziecie tak śpiewać, do takiej muzyki i do takich słów. Nie ma u nas lidera, wszyscy jakoś porówno dają od siebie, spotykamy się, piszemy jakiś tekst, wcześniej w domu zazwyczaj, albo w naszym, powiedzmy, że studiu. Tam piszemy te teksty, dobieramy sobie podkład jakiś fajny i tworzymy. Może właśnie słychać to troszeczkę, że nie ma kogoś takiego, kto by nas pokierował, jak śpiewać. Czasami to słychać niestety. Nie no, jesteście dopiero początkującym zespołem, więc to wszystko przyjdzie z czasem, prawda? A fani już pierwsi się pojawiają na waszych koncertach, bo już takie koncerty się pojawiały, tak? Fani znajomi, powiedzmy, coś tak. takiego. Osoby, które nas wspierają. Bardzo im dziękujemy za to oczywiście. Do tej pory dwa koncerty. Ale tylko można powiedzieć przed szerszym gronem znajomych. Teraz zobaczymy właśnie, jak to będzie w niedzielę. No myślę, nie możemy się doczekać. Myślę, że pozytywnie. My będziemy państwa oczywiście zapraszać na ten koncert. Tym bardziej, że piosenka o radiu, znajdzie się piosenka o radiu, już może się znajdzie, tak? Zobaczymy, jak ten line-up nam pozwoli. Mamy ograniczony tam czas. No właśnie, bo wiadomo, że takie koncerty na żywo wiążą się z ograniczonym czasem. A powiedzcie, tworzycie muzykę reggae, tak? Ale tak na co dzień również przy tej muzyce sobie siedzicie w domu, słuchacie, czy to tak po prostu, żeby się rozładować, pozytywnie naładować, a w domu to sobie już jakieś, nie wiem, wideo na przykład, tudzież film, gdzieś sączy się z głośników. Ja osobiście bardzo mało słucham reggae w domu. Akurat raczej teraz ostrzejsze klimaty, gdzieś heavy metal. Mhm. Kiedyś dużo rapu słuchałem. Bo RZK Sound to cztery komputery, znaczy cztery charaktery i same komputery, tak? Reggae więc nie, każde te cztery charaktery, każdy czegoś innego w sumie słucha, jakby nie patrzeć. Michał... Każdy coś wnosi innego. Tak, no. Ja na przykład teraz jeszcze działam w kapeli bluesowo-rockowej. O, proszę. No, 12 lat temu też wykonywałem heavy metal. No, jeżeli chodzi o muzykę, to jest pełen przestrzał. No, mam przyjemność też prowadzić w radiu internetowym audycję, więc no, trzeba cały czas szukać czegoś nowego. Zresztą, czyli to dobrze, takie pomieszanie gustów, tak, powoduje, że możecie stworzyć coś naprawdę oryginalnego, tak, później. No i trochę ciężej jest, jak się człowiek zamyka, powiedzmy, w dwóch, trzech gatunkach muzyki, to zawsze to ma wpływ. Jego twórczość jest w pewien sposób kierunkowana. Jak ktoś ma pełen wachlarz możliwości, to raz sobie weźmie coś wzór z jednego gatunku, drugi raz z drugiego i to jest takie bardziej żywe, kolorowe. A kto u was tworzy muzykę? Wszyscy wspólnie jakoś to robicie? Czy ktoś jest wybitnie uzdolniony i ma najlepszy słuch? Znaczy tworzy muzykę ogólnie, korzystamy z podkładów, które są, można powiedzieć, szeroko... Trzeba to poskładać później, tak? W jakąś jedną całość. No potem domontowujemy swoje właśnie typu jakieś efekty specjalne. peruwiańska muzyka, jakieś tutaj odgłosy, nie wiem. Drogą paszczową, rozumiem, tak? Tak. No, niekoniecznie może, ale... No, w tym sklejamy to fajnie. W tym gatunku muzycznym to jest tak, że no właśnie funkcjonują readimy, czyli te podkłady, które są udostępniane przez twórców do szerszego odbioru. I nawet na polskiej scenie można usłyszeć, że jeden, drugi, trzeci zespół na tym samym podkładzie jakoś tam zrobił swoją muzykę. Każdy. A to nawet rytuje, niektórzy słyną, jak Luke chociażby z tego, tak? Że swoje podkłady udostępnia, żeby inni tworzyli na nich można powiedzieć, że idziemy na łatwiznę, no ale... Ale to wcale tak nie jest. No, nie to jest i tak jest strasznie dużo hopsu. Roboty przy tym. Tak, readim jest w jakiejś tonacji, to nie mamy tego w swoich tonacjach. Czasami musimy się bardzo wysilać, to też bardzo słychać. Każdy wykonawca inaczej to interpretujemy też inaczej, więc zupełnie inaczej to wychodzi niż... Plany są też, żeby tak na przyszłość no, poogarniać trochę programów i z takich gotowych readimów zrobić całą swoją ścieżkę, czyli tam z uwzględnionym refrenem, powiedzmy, nie to, że wrzucamy jeden readim gotowy i do niego jedziemy, tylko pociąć kilka i stworzyć albo taką linię melodyczną. Albo próbować własne tworzyć, totalnie własne. Ale to już Michał chyba będzie się musiał zająć. Czy Michał jest
najzdolniejszy, Michał, tak? Michał Pietrzak. To jest to człowiek, który nie ma ksywy jako jedyny w naszym składzie. Właśnie, to też no właśnie, bo to Miki, Majki, Krzalu, tak. No, Michał Pietrzak. Ja. No, to się pieprzu po prostu, jestem, tak? Jestem taki outsider, bo jestem jedynym nie Michałem. Tak. A ja jedynym bez ksywy, także jest musicie się jakoś dogadać w tym temacie. Tu już wiemy, że kolega wcześniej miał doświadczenia muzyczne. Wy gdzieś graliście wcześniej w jakichś innych kapelach? Próbowaliśmy. Znaczy ja próbowałem wcześniej coś próbować, próbowałem na perkusji, no nie? W jakimś takim zespole, który nigdy nie ujrzał światła dziennego. Wcześniej jakieś imprezy jako DJ. No z muzyką ogólnie tam dosyć długo czasu spędziłem, ale tak, żeby coś dla ludzi pokazać, to nie, dopiero zaczynamy w tym kierunku. No, Miki, Majki jest najbardziej. No ja to jedynie z muzyką miałem tyle wspólnego, że skończyłem pierwszy stopień szkoły muzycznej. O proszę, a na jakim instrumencie? Na fortepianie. Później porzuciłem tą szkołę, ale muzyka jakoś zawsze siedziała we mnie. Teraz nowa inspiracja, muzyka Peru. Perwiańska muzyka. A to wczoraj na próbie wyszło fajnie z tą perwiańską muzyką. No i ogólnie od długiego czasu słucham reggae polskiego, jak i zagranicznego, więc jakoś ta muzyka siedzi w sercu. Zapamiętajcie Państwo tę nazwę RZK, czyli Reggae z Kompa. Będzie o nich głośno na pewno, a ja obiecuję od siebie, że dziś raz jeszcze posłuchamy ich piosenki właśnie o Radiu Łódź, stworzonych specjalnie na dzisiejszą okazję. Dziękuję serdecznie. Michał Grabowski, Michał Pietrzak, Michał Szałecki, no i jedyny nie Michał, Krzysiek Szałecki i biegający gdzieś w tle z aparatem Damian Koziara. Dziękujemy ślicznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję.